Fuchs, my czekamy już na pojedynek kategorii do 57 kg. Anna Alimardanowa i Wendy Casey zmierza do ringu Anna Alimardanowa właśnie. A ja zapraszam do ringu do narożnika czerwonego, a wyjście do ringu, the red color from Azerbaijan. I teraz już wejdzie śmiałym krokiem Anna Alimardanowa do ringu. Wczoraj była to ciekawa na pewno historia dla Polek, bo obie nasze reprezentantki w półfinale boksowały, Aneta Rygielska i Sandra Kruk. Akurat Sandra Kruk przegrała z Anną Alimardanową, ale jej poziom zaangażowania w walce no, był imponujący. Jednak no, niesamowicie trudna jest właśnie w tym boksowaniu Anna Alimardanowa, ze względu na to wyczucie, jakie w sobie posiada, świetną technikę, ale o tym będzie jeszcze okazja poopowiadać, bo teraz Wendy Casey zmierza do ringu. Wendy Casey, no zawodniczka walcząca przede wszystkim tym brudnym boksem w klinczu, lubująca się właśnie w tym bardzo ciasnym zwarciu. No mi się spodobało taki styl walki, iście zapaśniczy Amerykanki. No zobaczymy, czy w finale Azerce zdoła rzucić swój rytm, ale co jeszcze ważne, co można powiedzieć o Wendy Casey? Naprawdę niezmordowana dziewczyna. Kondycja na najwyższym poziomie, przez 3 rundy potrafi naprawdę podążać za swoją rywalką, cały czas wywierać na niej presję. Też bardzo mocna szczęka, bo tyle ciosów, ile ona przyjęła chociażby w tym pierwszym swoim pojedynku, no dawno nie widziałem. No bez wątpienia fizyczność Wendy Casey to jest jej, myślę, podstawowy atut. No plus zwrócimy na pewno uwagę na to, co się będzie działo, jeżeli dojdzie do klinczu, do trzymania. Wczoraj takie sytuacje w pojedynku Alimardanowej z Sandrą Kruk były regularne. Jeżeli tutaj Alimardanowa nie zdoła utrzymać rywalki w dystansie, no to może mieć naprawdę spore problemy z przeboksowaniem, tak jak lubi, bo Alimardanowa ze względu na te swoje świetne umiejętności techniczne, to ona by chciała walczyć w dystansie, ona by chciała regularnie kontrować, ale to też nie każdy przeciwnik jej na to pozwoli. Czerwony narożnik Alimardanowa, niebieski narożnik Wendy Casey. Pracuj przednią ręką, pracuj przednią ręką, podpowiada tutaj trener azerski. No i już rusza po raz pierwszy zdecydowanie Wendy Casey do ataku. No tutaj to jest kwestią tylko czasu, kiedy Wendy Casey będzie po prostu ganiać zawodniczkę z Azerbejdżanu w ringu. No jak na razie tutaj wszystko na środku i te charakterystyczne właśnie dla Amerykanki, takie trzymanie rąk bardzo, bardzo daleko przed sobą podczas ataku. No, Alimardanowa oczywiście ręce nisko, to też charakteryzuje jej boks. Świetne są te prawe sierpowe na odejściu Anny Alimardanowej. Od razu z ruchem właśnie w swoją prawą stronę. Już 3-4 razy tak zaboksowała. Ach, teraz piękna kombinacja ciosów prostych. Doszedł prawy, doszedł lewy do głowy Wendy Casey. No to już zwarcie mamy. Wendy Casey w tym zwarciu jest naprawdę bardzo aktywna, bardzo pomysłowa. Ten element ma dopracowany naprawdę do perfekcji. No chyba najlepsza zawodniczka tak naprawdę, która potrafi walczyć w zwarciu. No wśród mężczyzn też ciężko było dostrzec aż takie, że tak powiem, umiejętności walki w klinczu. No tutaj cały czas, tak jak Państwu mówiłem, już zaczyna biegać za swoją rywalką Amerykanka. No na pewno będzie chciała powtórzyć sukces swojej koleżanki, czyli Virginie Fuchs, i oczywiście zwyciężyć cały turniej imienia Felixa Stama. No w finale tylko dwie Amerykanki w dniu dzisiejszym, więc już będzie ostatni pojedynek Jankewski na tym turnieju. Ale tutaj w tej pierwszej rundzie Alimardanowa robi wystarczająco dużo, żeby zapisać ją na swoją korzyść. No i tak, te szybciutkie kombinacje prawy-lewy. I cały czas zwarcie, właśnie do tego będzie dążyła Amerykanka, żeby w tym zwarciu zadawać te swoje krótkie ciosy sierpowe. No podbródkowe przede wszystkim, tam tym prawym podbródkowym świetnie potrafiła pracować Wendy Casey we wcześniejszych walkach. No dokładnie, teraz długi prawy krzyżowy w jej wykonaniu, ale tam Azerka zeszła z linii.
ciosu. No bardzo statyczna teraz jest na środku ringu zawodniczka z Azerbejdżanu. Ale ona cały czas zadaje ciosy, zwróć na to uwagę. Ona w tej rundzie zrobiła absolutnie wszystko, żeby zapisać ją na swoją korzyść. Ani Mardanowa ma taki styl walki, ona nie zawsze aktywnie na nogach pracuje. Ona właśnie stoi sztywno i strzela z odchyleń po lekkim balansie. No to jest boks Ali Mardanowej. Tutaj akurat mnie to zupełnie nie dziwi, że w ten sposób Azerka rozwiązuje ten pojedynek. No właśnie, do tego zmierzałem, żeby powiedzieć właśnie, że stoi bardzo sztywno na nogach, ale to już Piotrek mnie wyręczył. Zakończyła nam się runda pierwsza tego pojedynku. To jest finał kategorii 57 kg kobiet. Przypomnijmy, Wendy Casey, narożnik niebieski, teraz na naszych ekranach Anna Ali Mardanowa z Azerbejdżanu. Nasze stanowisko jest tutaj blisko trenera azerskiego, który podkreśla do Anny Ali Mardanowej, że tutaj dyscyplina będzie najważniejsza w tej walce, że ma być zdyscyplinowana, ma robić dokładnie to, co sobie założyli przed pierwszym gongiem. I ta pierwsza runda w dużej mierze myślę, że tak właśnie wyglądała. Teraz straty musi odrabiać Wendy Casey. No musi po prostu być zdecydowanie aktywniejsza. Tylko, że to też jest problem, bo jeżeli będzie aktywniejsza, no to jeszcze więcej okazji do kontry będzie miała Anna Ali Mardanowa. No nie wiem, co wymyślił tutaj Billy Walsh. Przekonamy się w trakcie drugiej rundy. No tak naprawdę zobaczymy, czy Wendy Casey okaże się zawodniczką, która jest w stanie walczyć w inny sposób niż ten, do którego nas przyzwyczaiła, czyli do tego skracania dystansu, do walki z klinczu, gdzie bardzo mocno naciska na swoją rywalkę. No jak na razie tutaj ten początek drugiej rundy wybitnie na konto Azerki, która już kilkanaście takich ciosów kontrujących właśnie, kiedy Amerykanka nacierała na nią, wyprowadziła. Teraz kolejny taki prawy sierpowy doszedł. Teraz świetna kombinacja zawodniczki z Azerbejdżanu. No i mamy to, co najbardziej lubi Wendy Casey, czyli ten klincz, te krótkie ciosy podbródkowe, krótkie ciosy sierpowe. Jeszcze pokazuje sędzina, żeby nie zahaczała ręki, nie obejmowała tej ręki Amerykanki, zawodniczka z Azerbejdżanu. No teraz świetne zejście pod tym długim prawem w wykonaniu Azerki, no ale już tutaj cały czas ta lubująca się w walce w klinczu Amerykanka dąży właśnie do tego, ale no tutaj jak Państwo widzą, Azerka naprawdę świetnie na to jest przygotowana, cały czas świetnie kontrolują. Teraz piękny ten długi lewy krzyżowy Anny Alimandarowej, wylądował na głowie Casey, ale też i ta odpowiada świetnymi czasami podbródkowymi, po których odskakuje głowa zawodniczki z Kaukazu. Podoba mi się przede wszystkim to, że Ali Mardanowa nie dała sobie narzucić stylu walki Wendy Casey. Poprzednie rywalki nie umiały tego zrobić, boksowały tak, jak sobie życzyła Casey i przegrywały te walki. Tutaj Ali Mardanowa, no tak jak wskazywał trener, trzyma się planu, trzyma się strategii. Te klincze oczywiście występują, ale one są krótkie i one wielkiego zagrożenia Ali Mardanowej nie robią, ale teraz jest ostrzeżenie dla Ali Mardanowej. No strzeliła tutaj pani arbiter dość szybko tym ostrzeżeniem. No to w pewien sposób może skomplikować sytuację. Pierwszą rundę wygrała na pewno Ali Mardanowa. Drugiej na pewno nie wygra, bo w najlepszym przypadku będzie remis 9-9, bo oczywiście ostrzeżenie równa się minus punkt. No ale też z dezaprobatą na widowni spotkał się ten ujemny punkt. No być może koleżanki i koledzy z Azerbejdżanu tutaj odpowiedzialni za te gwizdy. No to na pewno, Azerki zawsze bardzo głośno i bardzo mocno się dopingują. Słyszeliśmy to szczególnie w tych wcześniejszych pojedynkach, gdzie ta kameralna sala hotelu Airport Okęcie czasami aż drżała od okrzyków koleżanek Anny Ali Mardanowej. Druga runda zakończona. Co istotne i co trzeba podkreślić, została ukarana Ali Mardanowa ostrzeżeniem. No dokładnie, minus jeden punkt teraz na jej koncie po tej drugiej rundzie. No a Wendy Casey na pewno jest, możemy być pewni, że w trzeciej rundzie też będzie zawodniczką, która
będzie atakować. Tutaj siły naprawdę niespożyte u tej zawodniczki, która teraz na naszych ekranach. Właśnie Wendy Casey z tymi podkolanówkami na nogach. Serdecznie witamy pani warszawskiego torwaru, dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pan generał Jarosław Micha. I zaczynamy rundę trzecią. Pomylił nam się trochę nasz anoncer, powiedział, że to jest runda druga i dalej. O Casey, Wendy Casey cały czas, tak jak Państwu mówiłem, cały czas do przodu, jak mawiał kiedyś nasz znany piłkarz, cały czas do przodu, cały czas w ataku, cały czas będzie szukała tego zwarcia. No ale wydaje się, że też być bardzo nieuchwytna zerka teraz, no pomna tego upomnienia, ostrzeżenia ze strony Sajki, ale świetna teraz kombinacja, długi lewy krzyżowy, jeszcze poprawka prawym prostym, no nadziewa się na te kontry azerki amerykanka, ale nic sobie z nich praktycznie nie robi, cały czas niczym zaprogramowana na rywalkę zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Ali Mardanowa boksuje teraz już trochę inaczej, bo też się obawia drugiego ostrzeżenia. Przed chwilą została słownie reprymendę od pani arbiter ringowej. I też no, musi tutaj uważać, bo drugie ostrzeżenie to już byłaby duża komplikacja. Tutaj chodzi też o to, że ona z tego klinczu przed ramieniem wypycha Wendy Casey. To się nie podoba, ale te akcje są znakomite. Ta lewa kontra pracuje idealnie. Proca strzela, proca trafia i dzięki temu Anna Ali Mardanowa prowadzi. No ale tutaj cały czas Wendy Casey nacijejska. Cały czas jest tą stroną, która atakuje i te ciosy króciutkie, ciosy podbródkowe wciąż lądują na głowie azerki, no ale ta, tak jak Państwo widzą, gdzieś próbuje trzymać się środka ringu, uciekać od lin, a gdy już znajdą się obie panie w zwarciu, to przyklejać się, jak najbliżej się przyklejać, nie dawać miejsca Amerykance na rozwinięcie skrzydeł. Problemem na pewno Wendy Casey jest to, że ona ma tylko jeden plan na walkę w zasadzie. To są te ciosy bite z klinczu i nic więcej nie jest w stanie zaproponować. No nie ma takiego szarpnięcia, żeby swoją jakąś pojedynczą akcją trafić z dystansu, żeby wejść ładnie w pół dystans. No to jest ten jedyny schemat, który Wendy Casey jest w stanie zaproponować w rywalizacji. No z o wiele bardziej skomplikowaną pięściarską przede wszystkim Anną Ali Mardanową. No dokładnie, Piotrek, ale też zwróćmy uwagę, no, że Amerykanka znalazła się w finale, więc no, taki styl prezentowany przez bardzo niewielu pięściarzy i pięściarki był niewygodny po prostu dla jej rywalek. Dochodzi jeszcze do tego ta naprawdę żelazna kondycja, dzięki której nawet w trzeciej, ostatniej rundzie to właśnie Amerykanka cały czas napiera. No i teraz krzyczą, żeby biła z dołu swoje ciosy azerka jej trenerzy. I dostała Ali Mardanowa ostatnie słowne ostrzeżenie. Zdąży jednak doboksować już bez drugiego takiego niemiłego akcentu w postaci utraty punktu, bo za chwilę będzie koniec tego pojedynku. No pojedynku, który najprawdopodobniej wygra Anna Ali Mardanowa. I to jest druga walka podczas finałowej gali, kategoria do 57 kg. A tuż po tej rywalizacji zobaczymy pojedynek Miry Potkonen, a więc brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. A jej rywalką będzie Natalia Szadrina z Rosji. No poczekajmy oczywiście na ten ostateczny werdykt, no zobaczymy. Tutaj już no myliliśmy się, no zobaczymy jak sędziowie ocenią to starcie. Pamiętajmy, że azerka miała jeden punkt odjęty w tej walce. Panie i panowie, z tego pojedynku zwyciężyła na punkty Ladies and Gentlemen with all points. Anna Ali Mardanowa. I azerka została zwyciężczynią, tak jak Piotrek mówiłeś. No tutaj pięściarka o większym repertuarze technik, ale też musiała się trochę namęczyć z tą cały czas atakującą Wendy Casey. No a za chwilę finał kategorii 60 kg Mira Potkonen, czyli ta znana pogromczyni Katie Taylor, którą też mieli Państwo możliwość oglądać chociażby w zeszły weekend na karcie walk Anthony Joshua
Władimir Kliczko.